Dobra, to hej, witajcie. Z tej strony Kalasar, jest z tym Altair. Witam. Tak. No i co teraz? Pomówić z Rahimem. Kontynuacja głównej misji. Idziemy. Zacząłeś, bo masz fajniejszy głos ponoć. Ty. Nieprawda. O, jaki nagle miły. Gdzie ja? Przy okazji do sklepikarza, co on tu ma? O, widzisz. Co się tak tu trzęsie wszystko? O, sorry, to ja. Żeś się zbączył. A gdzieś na górę trzeba iść? Jeszcze wyżej. Dawaj. Już na samym dachu. Zaraz. O, idę fajne widoczki. Fajne widoki. No tam do tych będziemy mogli później pójść, do tych wysokich, nie? Budynków. Tak, chyba tak. Nie, do wszystkiego się można chyba dostać, co się widzi. To, no to jest fajnie. To jest w zasięgu oczu jakby. Na tą górę. No to chyba teraz przegiąłeś. Dobra, idę. Ono. Said mówił, że znaleźliście środki wybuchowe. Zajebiście facet. Jake mu je dała. Said kiedyś był saperem. To i zna się na tych rzeczach. A bo chciał wysadzić blok. Ale... No tak, pan praktycznie. Szczerze mówiąc, wolałbym antyzynę. Mój koleś Omar upewni się, że Said da do nich dobre zapalniki. Musimy mieć możliwość zawinięcia się stamtąd, zanim wszystko pierdyknie. My? Nie będzie tam żadnych nas. Oczywiście trzeba wysadzić to gniazdo, a teraz mamy nawet jak. Ale sam to załatwię. Ale... To mój plan. I wykonam go co do litery. Obiecuję. Ja pier... On jest chyba jakimś studentem. Teraz cię nie przekonam, nie? Spoko. Skontaktuję się z tobą, jak Said skończy z tymi zapalnikami. Więc jesteśmy umówieni? Chyba tak. Czy jesteśmy umówieni? Tak. Jesteśmy umówieni. I jeszcze jedno. Co jakiś czas trafiam na takiego dziwnego zarażonego. Doktor Zir jest w ciężarówce, chcę z nim o tym pogadać. Nie, jest w szpitalu. Odwiedza doktor Lenę. Dzięki. Pogadamy wkrótce. Albo jakiś przerośnięty nastolatek. Może. Tak się coś wpocha dziwnie. Jeszcze do doktorka trzeba iść. A, do tego co był w prologu chyba. No. O, tutaj. Dobra. No. Mhm. Dawaj. O, jak miło tu jest. Crane, tak? Jak mogę pomóc? Crane. Pamiętasz, jak mówiłem o tym dziwnym zarażonym, tym, który uciekł na mój widok? Właśnie widziałem kolejnego i zrobił to samo. Chyba słyszałem, jak twoi koledzy mówią o tych stworach. Nazwali je sprinterami. One chyba preferują niektóre części miasta, ale wychodzą tylko w nocy. Może dałobyś radę jednego złapać i przynieść mi próbkę jego ciała? Widzisz, przyszło mi tak do głowy taka luźna myśl, że jeśli te stwory preferują miejsca, w których zostawiłem moją przynętę, cóż, lepiej się zbytnio nie ekscytować. Zdobądź tę próbkę, proszę. Musi być świeża, więc wróć do mnie od razu. Dobra, no to gdzie mogę ich znaleźć? Podobno nasz kwatermistrz wie, gdzie można je spotkać. Okej, nasza misja kolejna. O, shit, ile wykrzykników. Ano. A, to dwa. To się zbierzemy od razu. Dobra, ten poprawię, to tylko pewnie coś tam powie nam i tyle. Wydaje się, że parę zdrowych osób jest na bazarze i wiedźma jest jedną z nich. Jeśli ktokolwiek miałby samą gadaninią zapewnić sobie bezpieczeństwo, to chyba Dalia, nie? Powiedziałeś, że jest wiedźmą? To ona twierdzi, że jest wiedźmą. Twierdzi, że dzięki tym pierdołom wudu, które odstawia, zarażeni nawet jej nie tkną. Podobno może bez szwanku spacerować po całym mieście. Nocą. Może wie coś, czego my nie wiemy. Może i tak. A może jest tylko staruchą szpetną jak Mulica, co? A wracając do rasizmu, o którym wspomniałem w poprzednim odcinku, to... Widziałem w szkole jakichś ludzi. Ciekawe, co oni tam robią, tak, nie? Wiedziałem, że tylko coś powie i tyle. To jak wychodził Kinect, czyli ten Bayer do Xboxa... No wiem. To ponoć nie wykrywał czarnoskórych. Ciekawie, czy naprawili w końcu, bo to trochę głośno o tym było. Tak. No, tutaj też. No, tu chyba trzy w jednym pomieszczeniu nawet.
co? Aha, bo to... A, na tablicy. Widzisz. Dobra. I tutaj jeszcze ten chce coś. Przejście elektroniczne Rahima. O, ten też ma misję, dobra. Bo muszę czekać na ciebie. Gada. Gdzie gada? A tu! O, nagroda, plan. Skoczny elektryk. Skoczny elektryk, no. Oto i on. Już mam dwa elektryki. Jeden tam, jak to było? Plany. Czekaj na... Ostry elektryk. Ostry elektryk, no. Zwiadowcy widzieli ludzi wchodzących do szkoły. Coś tam się zdecydowanie dzieje. Znowu do szkoły. Nowa talia w Quinta, elektrycy. No. Czym mogę służyć? Doktor Zir mówi, że wiesz, gdzie szukać tych tam w... Sprinterów, wiesz, bardzo szybcy, z zielonymi wrzodami. A tak, jasne. Mogę pokazać, gdzie bywają. Tu, tu i tu. Chociaż aha, moim zdaniem nie ma co specjalnie szukać kłopotów, jeśli te nie szukają ciebie. Mądra maksyma, dzięki. A jak nocą tam musimy, nie? Iść? Dokładnie. Ty, no, wzięliśmy niby tyle zadań, a to prawie nic nie ma. No to większość było tej szkole. No tak, tu, ale tu jest, tylko, tu jest jedna tylko ta o szkole. Znaleźć tylko... No to parę osób o tym samym wiadomo pewnie. Aha, no może i tak. Tutaj mamy wykrzyknik jeszcze. Ej, wyskoczył ci jakiś samouczek. Tak. Ach, dobra. Ja go wyłączę. Bałem się, że kurczę, co się stało. Potrzebował na przystani promowej, będę pomagał Morganowi przygotować barkę. Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał barki. Nieważne. A dobra, pomogę ci, nie będę Żydem. No bo mi się tu broń zaraz skończy i chcę ją naprawić, nie? Chyba w sumie już mogę. Dobra, zużyje się czy nie zużyje? Zużyło. To na co ja tą umiejętność brałem? Ktoś o. jest w szkole. Nasi zwiadowcy widzieli wchodzących. Znowu to samo. Tak. O Boże. Ale warto odhaczyć. Aha. Faktycznie jest to jakiś znacznik przy jakiejś szkole chyba. Dobra, to co do głównej, nie? Gdzie ta główna, co? Aha. Musimy najpierw chodzić do nocy. A, bo trzeba się przespać na fakt. No właśnie, zapomniałeś. Jeden śpiwór i dwóch facetów, niedobrze. mapa, gdzie to jest? A trzeba szukać tych sprinterów po prostu. A są zaznaczeni? Chodźmy tam, bo tam nas jeszcze nie było. Gdzie? No znacznik. Aha, jest, dobra, widzę już. O, zrzut kolejny. Tylko czy... Pewnie nie po drodze, bo to w końcu rutyna. Chociaż... Tylko po drodze mam tego... Jak się, kurde, on zwał, zapomniałem. Volatile? Po angielsku? Chyba. Okej, okay, ja już jestem. W sumie ty też, więc nie wiem, po co ten raport ci składam. O Boże, ilu tu jest. Czekaj, ja wezmę ten... koktajle mam jakieś? Mam. Dobrze. Aj. Ile expa? Wow, wzrost poziomu siły mam. Przeładowuję. No kurde, no. Fuck. Gdzie jesteś? Żyjesz? A uciekam. A tam. Aż kurde, zginąłem.
Znaczy, no, dobrze. Wow, te emocje. No. Ja ci niestety nie za bardzo pomogę. A, no dobra, się odradzam. Ile poświęcenia dla jakiejś kupić głupiej artyzyny, no? Mhm. Kurde, co jest? Od tyłu mnie jakiś złapał. No, ja nie żyję. To... Ajaj. Tak się oddaliłem, fajnie, żeby móc ich oszczędzać, nie? No dobra, ekspa to mi przyszło. Grosz samotnie. Na czym stanęliśmy tam? Mamy zdobyć tkankę sprintera. A no tak. Dobra, masz go tam gdzieś, coś? Tak, tak, widzę go chyba. Nie wiem, czy to on. Myślałem... Nie, zmarnowałem koktajl Molotov. Myślałem, że mam. Ha, zabiłem dziada. Uciekaj. Flaszki zombiaka dla doktorka. Sztuk raz. Kurde, czemu nie zaczekałeś na mnie? A wiele ci nie minęło, tylko fuchnąłem jakiegoś zombiaka, który coś tam jadł i... Aha. I od razu zaczął się pościg. Co to na niebiesko tutaj? Ty już gdzieś daleko, żeś uciekł. No wiesz, jak się ma taki ogon, to, to nie było trudne. No nie. Przyciągnąłem się do skały i mi się nie złapał. Dobra, gdzie ty jesteś? O, daleko. Pewnie od ciebie. Bo ja idę do tej wieży chyba już, do tego doktorka. A, ja tak nie tak daleko do ciebie. Też się tam kieruję. Będę chyba na pierwszy. Po moim trupie. A, i co? A, to tu, kurczę. Widzisz, pierwszy. Jeszcze... Teleport idzie. Yeah. Ja szedłem do wieży. Ale śmieszne. Żeby nie było, doszedł. Znaczy, dobiegłem. Tak. O które prosiłem? Świetnie, fenomenalnie. Właśnie opowiadałem doktorowi Camdenowi o tobie. Witam, panie Crane. Dobrze, że pan dla nas pracuje. Zdaje się pan być bardzo zdolną osobą. To ciekawe, co tym stworom zastępuje krew? Światło czułe. Jako broń głowę dam, że całkiem groźne. Ale to dygresja. Daję ostatnią porcję odczynnika i zapasowa fiolka. A nie, mnie. Ta tkanka. Pozytywny wynik na zrekombinowanego wirusa. Camden, wiesz co to znaczy? Eksperyment z mięsem zadziałał. Gdy zaszczepiłem próbki mięsa z rekombinowanym wirusem, wtedy zadziałało. To wiesz co to znaczy? Że gra się kończy. Nie dam rady. Kamden ma potrzebny sprzęt, ale przecież nie mamy szans. A nie ma takiej opcji. Bo w aplikacji są dwa miasta. Informacji przez radio? Nie. Woda, woda, wszędzie woda i ani kropli do picia. Doktorze Camden, a gdybym dostarczył to do pana osobiście? I dane, i próbki. Panie Crane, przedostanie się do mnie byłoby szalenie niebezpieczne. Co to za Windows? Ale może nam pomóc, prawda? Nawet nie wiesz, ile to wszystko znaczy. Dla mnie, dla wszystkich. Dam ci znać, gdy wszystko będzie gotowe. A teraz musisz iść. Tyle roboty. Tyle roboty. No dobra. A teraz idziemy na jednego. Okej. Ile masz czasu? 17. Hey, hey. Plus. Poszliśmy z Omarem rozwalić to gniazdo. Że co? Do jasnej cholery, Rahim, mówiłem ci, że ja to zrobię. A, jasne. Bo ty się lepiej ode mnie znasz na materiałach wybuchowych. Sam mówiłeś, że no jesteś tak. Tylko turystą. Ale słuchaj. Zjebało się. Mocno się zjebało. Co się stało? Gdzie jesteście? Na wiadukcie i wszystko się tu
Idźcie na torowisko! Schowajcie się, już do was idę! Omar! Za tobą! Za tobą! Rahim! Rahim! O, robi się ostro. Aż... Brecken! No trochę. Brecken, słyszysz mnie? Słyszę cię, co jest? Idę po Rahima. Rahim? Jest gdzieś tutaj, w wieży. Niestety nie. Poszli z Omarem wysadzić gniazdo i wpadli w tarapaty. Oni co? Szlak! A skąd wzięli materiały wybuchowe? No... ukradłem je Raisowi. O Jezusie Chryste! Jestem prawie na miejscu, uratuję go, Brecken! Niech lepiej ci się uda! Masz go uratować, słyszysz? Uratuj go, żebym mógł mu dupę swoić! A Jade o tym wie? Nie. Na litość boską, nie mów jej! Sama poleci go szukać, a tylko tego mi trzeba, żeby... A bo to ich brat, chyba. No, no. Coś tam było. No właśnie, jasne, bo ja tam uratowałem jednego tego kolosia. Tak troszkę zapadł się pod ziemię i jak go już uratowałem i się wywrócił, nie? Tak bez niczego. Myślałem, że on umarł przez chwilę. No przynajmniej teraz ja skrywię, ile cierpiał przez niego Geralt, jak wpadł pod tarapaty. No, a to kurde na górze jest. No, też to z opóźnieniem zauważyłem. No, no, pokaż na co cię stać. Show me what you can. A widzisz, okay. Jednak coś tam potrafisz. Ty. Ale bawi mnie ten wybieg z tą latarką. Niedobrze. Co jest? No właśnie. Jest wpis w dzienniku. O co to chodzi? Nie wiem. Ups, nie to. Przeszukaj ciała. Aha, dobra. No tutaj kogoś mamy? Rahim, gdzie ty cholera jesteś? Nie ma. Brecken, to ja. Na wiadukcie znalazłem tylko ciała zabitych. Ani śladu Rahima. Cholera. Masz jakiś pomysł, gdzie mógł pójść? Kazałem mu się schować na torowisku. Znajdź go! Słyszysz? Niech ten gnojek tylko spróbuje dać się zabić. To sam go zabije. Tak. Noże do rzucania wojskowe nie są wcale takie dobre. Lepsze sznurki do koktajli. No, dużo. Już żeś tam pognał, kurde. Kurczę, właśnie, o. Chodźcie. Zapomniałem, że muszę najpierw tą kotwiczkę wyekwipować. Guzik. Co jest? Na dół? A, liczyłem, że ta bomba jest samochodowa. Daj mi trochę expo, ale się myliłem. Mhm. Wow, jakaś oddzielna lokacja. Na wiadukcie znalazłem tylko ciała zabitych. Przynajmniej tyle się dowiedzieliśmy. No, bardzo dużo. No. Podchodźcie, nie mamy skóry, metyny! Zabieramy A no dobra, jeszcze jeden. No i wszyscy. O nie. Sztuka trafienia, że... Co jest? Co jest? Świetnie. Zawody się uruchomiły. No, to było nie fair. I kto jest beściak? Co za... No nie mogę się ruszyć. Co za... Jeszcze jedne zawody i dostanę osiągnięcie. Hey, myślałem, że już po mnie, więc uzbroiłem bomby. Wybuchnął za mniej niż 5 minut. O, świetnie. Cholera, ty krwawisz. A? A, zaciąłem się. Nic to. Po prostu podłóż te bomby. Nie ruszaj się, rozumiesz? Zaraz wracam. Kurde, 5 minut? To tak na styk. Akurat skończymy materiał.
No nie. Jest wejście do kanału, koło zachodniej ściany. Wejdź tam, tunel zaprowadzi cię do gniazda. Gdzie tu jest wyjście? Ten jest z tej strony. Kurde. Ja nie mogę przegrać, wiesz o tym. Ja muszę w końcu coś wygrać. Tak, tak. No to chamsko wygrałeś. A, tu. Chamsko wygrałeś, bo cię zrespiło od razu przy nim. Nie zdążyłem nawet wskoczyć na pociąg. Nie, to puszczaj się, puszczaj się. To. Jak ci kopnę w ducko zaraz. Widzisz ten wielki przepływ po prawej? Idź tamtędy. Jak już wejdziesz do budynku, skocz na rampę i wejdź piętro wyżej. Masz, kurde. Ale osiągnięcie dostałem przynajmniej. Ja też coś tu dostałem. Pierwsza gotowa. Dobra. Teraz uważaj. Znajdź jakieś schody i wejdź na następne piętro. Poszukaj takiej kolumny, jak poprzednio. Okej. Iż wygrałem. Wiesz, czego jeszcze nie było przez te trzy odcinki? Co? No, kurde. No wiem. No ty może idź jeszcze wyżej, ja tu je. A nie. Dobra, jak znajdę to jeszcze wyżej, to nie pójdę. Jak tam się dostać, kurczę? No, właśnie. Cholera. Co za chamstwo. A tu jest to jeszcze wyżej. Załatwione. Mamy jeszcze minutę 15. No nie. Co jest? Wydostań się z gniazda. Zawodzisz mnie. Co, wydostać się? Tak, tylko kurde jak. Nie wiem. Aha, dobra, już się wydostałem. Jak? Kurde, jak ci to wytłumaczyć, no. Musisz zejść po prostu na dół, tam skąd przyszliśmy. No tutaj ten mocny jest. Nie wiem, tobie? No. Nawet nie zauważyłem. Nie wiem, jak stąd wyjść, nie? Kalasar, zginiemy przez siebie, wszystko w twoich rękach. 17, 16, 15. No, widzę światełko twoje, widzę nadzieję, no. A, kurwa. Zbugowałem się jeszcze, szybko. 3, 2, 1. Mission impossible. Ale to wyszło fajnie. Uciekaj. Rakim, udało się! A nie trzeba, dobra. Rakim, słyszysz mnie? Nie można schodzić. No. Rahim chyba zginął. Ale zdzierstwo. Co? Widzisz, jaki jest cel misji? Zanieś Rahima do wieży. A gdzie to jakaś dramaturgia i te zadawanie sobie pytania, czy on przeżył, czy jednak nie? No. Na szczęście. Nisko trochę. Gdzie on? Co, pogryźli go? To tak jak powiedzieć komuś, kto zaczyna czytać Wiedźmina książki, wszystkie 7, że Geralt zginie. Mhm. Dokładnie. To ja! Udało się! Krajan chyba jeszcze nie przeczytał zadania. Nie. A cały budynek się zawalił! Szlak! Nie, Rahim, przestań! Rahim! To ja! Stary! To ja! Kryn! O Jezu! Rahim! Przestań! Nie skręci nikogo. Przestał. Ty cholerny! Tu
mamy pieprzony dzieciaku! O Boże! Jade! No, chyba się wkurzy. Kane, słyszysz mnie? Co się dzieje? Ej, mieliśmy go do wieży zanieść. Ona właśnie... A, w tym sensie zanieść, dobra. Na kim nie żyje? Jasna cholera! Bo on był ranny, faktycznie. Ja czytając to zrozumiałem, że już truchło, znaczy ciało jego zanieść po prostu. Ja też tak myślałem. Skrzyneczka. Jaka muzyczka. Ostatni raz taką smutną muzyczkę w grze słyszałem, jak... Jak chcę wyjść? No właśnie. A tu chyba drzwiami. A, tak, faktycznie. Ostatni raz taką smutną muzyczkę słyszałem w Mass Effect 3 chyba, jak ktoś tam umarł, tylko nie pamiętam już kto. Rahim nie żyje. No. Ja zwyczajnie nie mogę w to uwierzyć. My też. Co mam teraz? No, też się wkurzy chyba. No, i w sumie dobiegniemy tylko... Co? Dobiegniemy do wieży... Oh, kurde. Dobiegniemy do wieży i kończymy... Okej. ...imprezę. Wzrost poziomu zwinności. Dawaj. Ty pewnie jesteś przy jakimś kontenerach. No nie. Właśnie nie. No szybko. No przeszukaj go. Ej, znikaj mi stąd. Ale już. Nie dam przycisk. Sznurek znalazłem. Gdzie ty jesteś? Aż tak. Gdzie ty jesteś? W domku. Albo miałem butlę, chciałem ją wysadzić przy tobie. Lepiej zginął. Kurde, otwieranie zamków, a to coś fioletowego jest, dobra. Szybko. No. Nie chcę tego. Wygrasz pewnie. Dałem ci wygrać. Dałem ci wygrać. Jaki cheater, ale 500! Jaki cheater? Z cyklu nie grasz, a farcisz, tak? Nie, haksy masz. Haksy. No ja chciałem otworzyć ten zamek, tam coś fioletowego było, no? Bym wygrał na pewno, jakbym to zabrał. Pewnie jeszcze za 1000, albo co? 581, o jeden więcej ode mnie. Nie. Dokładnie. Już wieżowisk, kurde, coś z tyłu się pojawiło, ale już nie chcę mi się tam wracać. Niech ginie. A tam z tyłu to był tylko handlarz. Dobra, ja jestem przy wieży. Ja też. I dobra, jest tu coś ciekawego? No coś jest. Co mówisz, że trzeba kończyć? Trzeba. Kasia, tu zbieram pytajniki. Dobra, znaczy wykrzykniki. No i cóż. To mamy nadzieję, że wam się podobało. Do usłyszenia i na razie. Hejos.